Szanowni Państwo, w imieniu Andrzeja Sobieraja z Radomia, Janusza Olewińskiego z Siedlec oraz własnym, jako autorów obywatelskiego projektu ustawy dla weteranów opozycji antykomunistycznej, którzy działają w ramach grupy roboczej wielu środowisk weteranów Solidarności i opozycji oraz od początku 2012 roku współpracują z Instytutem Pamięci Narodowej, zmuszony jestem wyjaśnić. Od pewnego czasu niektóre elity III RP demonstrują swój opozycyjny rodowód i zapowiadają spóźnione niemal o ćwierć wieku wprowadzenie ustawy dla weteranów opozycji. Pokrętna poprawność polityczna sprawiła, że Sejm Rzeczypospolitej dotąd nie przyjął ustawy o weteranach opozycji antykomunistycznej, która gwarantowałaby, że państwo również tym bohaterom walki o wolną Polskę zaproponuje godne uprawnienia. Różne próby naprawienia tej niesprawiedliwości od lat torpedowano, bagatelizowano i grzęzły one w sejmowych czeluściach. Marny los większości wyniszczonych walką z komunizmem, zasłużonych weteranów Solidarności i opozycji, a jednocześnie bezkarne i dostatnie życie byłych funkcjonariuszy reżimu komunistycznego jest dzisiaj w Polsce niezwykle demoralizującym przykładem dla młodych pokoleń Polaków. Gdy po miesiącach pracy w kwietniu 2013 roku do publicznej wiadomości dotarł nasz pozarządowy projekt ustawy, nagle, jakby w odpowiedzi na naszą propozycję, ruszyło się coś również po stronie władzy. Przygotowano tak zwany senacki projekt ustawy. Od tej chwili istnieją więc dwa niezależne od siebie i bardzo się różniące projekty. Niestety w mediach mówi się głównie o detalach projektu senackiego, ignorując pracę działającej od dawna grupy roboczej środowisk weteranów Solidarności. W ostatnim czasie niespodziewanie do sporu o właściwy kształt ustawy między autorami projektu w Senacie RP a naszym zespołem w sposób nieuczciwy włączyła się nowa, dotąd nieobecna w tej debacie, grupa byłych opozycjonistów z czasów PRL. Zamiast jednak własnego projektu, za podstawę swojego działania zawłaszczyli oni i przejęli wiele kluczowych treści z naszego projektu. Stało się to bez naszej wiedzy i zgody. Tylko głupiec i prowokator mógłby uważać, że taka kradzież intelektualna nie wywoła reakcji z naszej strony. Dlatego właśnie przekazano do mediów kłamliwą informację, jakoby nasza grupa robocza swój projekt ustawy wycofała i to bez powodu z dalszych prac. Informacja taka jest absolutną nieprawdą i według naszej oceny jest prowokacją, której celem jest skłócenie środowiska weteranów opozycji antykomunistycznej, by następnie przejąć projekt i zbić na nim kapitał polityczny lub po raz kolejny sprowadzić te prace na legislacyjne bezdroża i czekać, aż antykomunistyczni weterani sami odejdą na wieczną wartę. Tymczasem nasza grupa robocza, tak jak przez miniony rok, ignorując trudności, konsekwentnie będzie dążyć do wyznaczonego celu. Dlatego nie damy się uwikłać w zakulisowe manewry samozwańczych ekspertów, którzy czerpiąc z owoców naszej pracy, chcą kosztem weteranów znów zaistnieć na publicznej scenie. W naszym obywatelskim projekcie ustawy proponujemy, aby osoba starająca się o status weterana opozycji antykomunistycznej wykazała się nieprzerwaną, co najmniej 12-miesięczną, działalnością opozycyjną w latach 1971-1989, za którą w konsekwencji dotknęły ją określone represje lub wyjątkowo działała bez represji. Nie chcemy też, aby czas antykomunistycznej działalności liczono od roku 1957, jak proponuje projekt senacki, ponieważ na przykład w roku 1968 wielu esbeków i innych funkcjonariuszy komunistycznego reżimu PRL w wyniku wewnątrzpartyjnych rozgrywek musiało wyjechać na Zachód, co teraz również im mogłoby dawać prawo do występowania jako ofiary reżimu PRL, który najpierw sami pielęgnowali. Ponadto po zdławieniu przez komunistów powojennego oporu zbrojnego żołnierzy wyklętych, poważne polityczne działania opozycyjne w kraju zaczęły się zasadniczo dopiero po roku 1970.
Statusu weterana opozycji antykomunistycznej nie może też oczywiście uzyskać osoba, która stała się współpracownikiem służb komunistycznych. Zgodnie z naszym projektem orzekał o tym będzie zreformowany Urząd do Spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej po uprzednim, obowiązkowym sprawdzeniu kandydata w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Dla porównania, z projektu senackiego wynika, że weryfikacja taka może mieć miejsce, ale nie musi. Poza tym nasz projekt zakłada, że każdemu, kto uzyska status weterana bez kryterium dochodowego, jak ma to miejsce w projekcie senackim, proponujemy po pierwsze dożywotnią i comiesięczną rentę weterana w wysokości połowy średniej płacy krajowej. Przyjęliśmy skromnie kwotę 1800 zł, ponieważ renta ta ma przysługiwać niezależnie od innych osiąganych przez weterana dochodów, ma podlegać stałej rewaloryzacji oraz być wolna od wszelkich obciążeń składkowych i podatkowych. Projekt senacki proponuje jedynie zasiłek 800 zł i to tylko na jeden rok dla osoby, której obecny dochód miesięczny wynosi około 850 zł. Jeżeli po upływie roku chce się zasiłek dalej otrzymywać, to według projektu senackiego trzeba na nowo udowodnić niepodwyższony limit dochodu. Jednocześnie projekt senacki proponuje staranie się o powyższą jałmużnę przez instytucje pomocy społecznej, co dla zasłużonych bohaterów będzie upokarzające. Dlatego w naszym projekcie zakładamy, że rentę wypłaca Urząd do Spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji. Co jest również ogromnie ważne, w przypadku śmierci weterana przyznana renta ma być wypłacana dożywotnio współmałżonkowi pod warunkiem, że współmałżonek takiej renty nie posiada i że nie był współpracownikiem służb komunistycznych. Po drugie, postulujemy jednorazowe zadośćuczynienie finansowe w wysokości nie mniejszej niż 20 tysięcy złotych za każdy miesiąc pozbawienia wolności dla osoby, która była z powodów politycznych więziona, a więc internowana, skazana wyrokiem i przetrzymywana w areszcie bez wyroku. O zadośćuczynienie to nie trzeba się starać jak dotąd na drodze sądowej, ale automatycznie wypłacałby je również Urząd do Spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej. Kwota ta musi być jednak pomniejszona o już uzyskane dotychczas zadośćuczynienia. Jednocześnie, co jest ogromnie ważne, proponujemy, że za zgodą stron zamiast pieniędzy państwo może przyznać na własność ekwiwalent w naturze będący własnością Skarbu Państwa. Po trzecie, zakładamy jednorazowe zadośćuczynienie finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych dla małżonka lub rodziców albo rodzeństwu osoby zamordowanej z pobudek politycznych, związkowych i religijnych, w tym osób duchownych, według wykazu Instytutu Pamięci Narodowej. Na poczet należnego zadośćuczynienia zalicza się dotychczas otrzymane z tego tytułu zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Ponadto, zamiast pieniędzy można również przyznać ekwiwalent w naturze będącej własnością Skarbu Państwa. Grupa robocza postuluje też, aby weterani mieli zapewnioną dożywotnią, bezpłatną, poza kolejką i wolną od jakichkolwiek składek, pełną opiekę zdrowotną i medyczną w publicznej służbie zdrowia. Ponadto przejście na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 62 lat dla mężczyzn, bez względu na ilość dotychczasowych lat pracy. Za bardzo ważne uznajemy też, aby przy ustalaniu prawa do obliczania wysokości emerytury i renty zaliczano także do okresu składkowego i to w wymiarze podwójnym. Okres pozostawania bez pracy na skutek represji politycznych, a także za okres pracy w konspiracji oraz za okres internowania, uwięzienia po wyroku lub aresztowania. Według wskaźnika 2,6% średniej płacy krajowej brutto. Według tych nowych zasad ZUS musiałby przeliczyć wszystkim także ich dotychczasowe emerytury i renty. Nasz projekt postuluje również wybudowanie lub utworzenie domów weterana,
a w pierwszej kolejności uprawnionymi do korzystania z nich byliby weterani samotni, niezdolni do samodzielnego zamieszkiwania ze względu na zły stan zdrowia i wymagający stałej opieki. Opracowany przez nas projekt ustawy zakłada też inne uprawnienia. Zwiększenie urlopu wypoczynkowego o 5 dni roboczych dla osób pozostających w stosunku pracy, jeżeli dotychczasowy wymiar urlopu nie przekraczał 26 dni roboczych w ciągu roku. Dożywotnią 50% ulgę na przejazdy i przeloty wszelkimi środkami zbiorowej komunikacji miejskiej i krajowej każdej klasy w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Dożywotnią 30% ulgę z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w jednym stałym miejscu zamieszkania. Dożywotnie zwolnienie z opłat abonamentu RTV. Postulujemy też, by weterani byli zapraszani jako specjalni goście honorowi przez władze państwowe i samorządowe na oficjalne święta i uroczystości związane z uczczeniem i świętowaniem niepodległego bytu państwa polskiego. Za oczywisty przywilej uznajemy też pogrzeb weterana na koszt Skarbu Państwa w uroczystej oprawie honorowej, oczywiście jeżeli rodzina nie zdecyduje inaczej. Dodatkowym wyróżnieniem każdego weterana opozycji powinno być też prawo posiadania Krzyża Wolności i Solidarności. Podsumowując, pragnę podkreślić, że choć nasz obywatelski projekt ustawy jest ambitny i odważny, ale nie jest projektem nierealnym. Podobne uprawnienia bohaterom walki o wolną Polskę zapewniała już przecież biedna II Rzeczpospolita. Projekt nasz cieszy się poparciem wielu środowisk weteranów Solidarności i opozycji w kraju i na emigracji. Dlatego nasze propozycje są materiałem do dyskusji nad kształtem ustawy w Sejmie. My domagamy się jedynie godnych uprawnień na miarę poniesionych ofiar oraz bohaterstwa i zasług ludzi, których ustawa miałaby objąć. Szanowni Państwo, w imieniu swoim i przygotowującej projekt ustawy Grupy Roboczej przepraszamy Was za ciężkie życie w dzisiejszej Polsce, ale jednocześnie chcemy powiedzieć, że ta Polska nie do końca jest tym, czym miała być także w naszych dążeniach i w dążeniach olbrzymiej większości zniszczonych walką weteranów antykomunistycznej opozycji. Robiliśmy wszystko, aby było inaczej. Poprzedzający nas bohaterowie, żołnierze wyklęci, którzy przed nami nawet z bronią w ręku nie dali rady, wiedzą, jakie było podziękowanie za ich walkę. Dlatego też, jeżeli uda się, aby Sejm przyjął ustawę z godnymi uprawnieniami dla wszystkich zasłużonych weteranów opozycji antykomunistycznej, zanim oni umrą, to jest nadzieja, że historia się nie powtórzy, a dzisiejsze młode pokolenie Polaków, zamiast z niej uciekać, dokończy dzieła zbudowania ojczyzny naprawdę wolnej, Polski sprawiedliwej, z szansami na dobre życie dla całego narodu. W ten sposób dowiedziemy, że walka o najwyższe patriotyczne wartości ma sens i jest doceniona. W imię odpowiedzialności za właściwe działanie państwa prosimy i apelujemy ponad partyjnymi podziałami do wszystkich polityków. Zróbcie wszystko, aby jak najszybciej przyjąć spóźnioną o ćwierć wieku jak najlepszą ustawę dla weteranów antykomunistycznej opozycji. Przyjmijcie ją dla ich dobra, bo dobro tych weteranów służy dobru ojczyzny i jest sprawą pierwszoplanową. Ważniejszą również od ambicji naszego zespołu i od ambicji każdej partii, grupy i organizacji. Oszukiwane od lat i rozgoryczone środowiska weteranów opozycji antykomunistycznej własny obywatelski projekt ustawy przygotowały. Nie upokarzajcie nas i nie uszczęśliwiajcie nas na siłę, ale pracujcie nad ustawą we współpracy z jej autorami według starej zasady, że nic o nas bez nas.